Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym Q&A. Jest środa, godzina 10:19 i jak co tydzień zaczynamy pytania i odpowiedzi. Dzisiaj będziemy odpowiadać z YouTube'a w pytań, które były pod wcześniejszym filmem. I ogólnie zaczniemy tak. Jak chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na Wasze fizjomasażowe pytania dotyczące tego, jak żyć, to zostawcie komentarz pod tym filmem i oczywiście następne Q&A będzie już tylko i wyłącznie z pytań właśnie z YouTube'a. Okej, okay, no to no masz, posłuch sobie, przeczytaj sobie pierwsze pytanie. Nie. No weź, weź. No, macie pytanie. Macie po prostu dostał komplement, ale nieważne, idziemy dalej w takim razie. I Weronika pyta. Gdzie powinnam obyć swoje pierwsze praktyki? Szpital, przychodnia czy gabinet masażu? Jestem ciekawa, z którego miejsca będę mogła wynieść, więcej wynieść. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy oczywiście Weronikę. Natomiast to chyba zależy ogólnie z kim będziesz pracowała, bo to niekoniecznie chodzi o miejsce stricte. A raczej o ludzi, którzy albo ci coś pokażą i czegoś nauczą, albo nie. Bo myślę, że w szpitalu można się dużo nauczyć, a szczególnie takich pacjentów powiedzmy w ostrzejszym stanie. Oczywiście jak twoim na przykład, nie wiem, marzeniem i chciałbyś się nauczyć pracować z pacjentami neurologicznymi, no to oczywiście szpital prawdopodobnie będzie najlepszym miejscem. Natomiast jeśli chodzi o przychodnie czy gabinet masażu, no fajnie byłoby się uczepić kogoś, kto ci po prostu no pomoże, no nie? Dowiedzieć się więcej. Czytaj następny, ja wezmę kawę. Dobra. Wow, dobra. Odnośnie tematu tatuaży w pracy. Spotkałem się z wieloma opiniami, często jak jest to temat lekko drażliwy, z reguły są one odradzane. Jak waszym zdaniem odnosi się to do pracy w zawodzie fizjomasażysta? Z jakimi opiniami się spotkaliście? Jak widać, nie znam nikogo, kto byłby fizjem, miałby tatuaże. Nie? A tak serio? To wiesz co? No generalnie u nas w pracy wygląda to tak, że kto chce, to ma tatuaże i nikt z tym nie ma problemu. Znaczy ogólnie na przykład też nie mają z tym problemu. Jakbym był pacjentem, to bardziej na przykład mnie zdenerwowało na przykład, nie wiem, pomalowane paznokcie niż tatuaż. To nawet jak ktoś się uczepi, nie wiem, chemii czegokolwiek, to na przykład już jest, powiedzmy, że no nie wiem, jakoś mało, mniej estetyczne, nie? Jakieś niezadbane paznokcie niż tatuaż. Znaczy, pewnie też pytanie jest takie odnoszące się do tego, nie, to jak na własnej, powiedzmy, działalności, w własnym gabinecie, to wiadomo, że każdy tam w sumie robi co chce i albo się to komuś podoba, albo i nie. Jeśli chodzi o pracodawców, to z tego co wiem, to teraz już jest takie coraz luźniejsze podejście do tego tematu i chyba coraz mniej osób na to zwraca uwagę, no bo teraz temat już jest jakby dosyć popularny, dużo osób ma tatuaże i to już nie jest tak, że jak masz tatuaż, to od razu kojarzysz się z kimś, kto dopiero co wyszedł z więzienia wczoraj i po prostu szuka sobie roboty. Także tak dla mnie spoko. Okej, okay, lecimy dalej. Dwa razy W pyta. Może mi ktoś wytłumaczyć, jak to jest z tą ustawą? Na jakiej zasadzie można masować bez prawa wykonywania zawodu? Chodzi mi o czystą formalność. Masaż profilaktyczny, sportowy i tak dalej, to może robić teoretycznie każdy według prawa prowadzenia działalności gospodarczej, więc nie ma problemu. Ogólnie masaż to nie jest specjalnie fizjoterapia. Fizjoterapia to też nie jest specjalnie masaż, to się nam jakiś uzupełnia w pewnym momencie, ale to jest coś innego, po prostu. Jeśli mówimy o masażu profilaktycznym osób zdrowych, to generalnie tak. Na bank nie ma z tym problemu, bo to nie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym momencie. No, a jeśli chodzi o masaż leczniczy, to wiadomo jak jest i czy on leczy, to inna sprawa. Musiałem wyrzucić grosze. Jaki Atlas 3D polecacie? Właściwie obecnie to polecamy tylko jeden, czyli Atlas Complete Anatomy 2019. Dlaczego? Bo jest ładny. Tak, jest ładny, estetyczny, jest w nim bardzo dużo opcji. To nawet pokazuje ruch. Oni nawet mówią, że to nie jest Atlas, to jest platforma do nauki anatomii. Jest platforma. Znaczy głównie podejrzewam dlatego, że tam są niby jakieś filmy edukacyjne i legenda głosi, że ktoś je kiedyś włączył. Nie, bo to też tak może się uczyć z ludźmi razem anatomii. To legenda głosi, że ktoś z tego kiedyś korzystał, tak. Ale w każdym razie jako Atlas jest okej. Okay. Jest naprawdę spoko. I'm Warrior pyta. A czy na Summer Campie są też punkty spustowe? Bo jeśli dobrze pamiętam, to w tym roku były w planie szkolenia, ale nie jestem pewna. Oczywiście chodzi mi o pierwszy termin kursu. To jest jedno pytanie. Ogólnie nie. Nie ma punktów spustowych. Punkty spustowe były, to prawda. Natomiast teraz troszeczkę to zmieniliśmy i aktualnie na pierwszym kursie jest anatomia palpacyjna. Przede wszystkim masaż tkanek boki w ujęciu klinicznym i anatomia palpacyjna. No i tam oczywiście troszeczkę innych rzeczy fajnie, jakichś diagnostycznych, które ogólnie nie są w planie szkolenia, ale na pewno będziemy to fajnie uzupełniali, bo mamy aż 8 dni do realizacji tego wszystkiego.
Więc myślę, że tutaj bardziej siądzie palpacja fajniej do tego. No i oczywiście dużo osób pyta się, jakie certyfikaty będą. No to oczywiście certyfikaty będą dwa, czyli z palpacji narządu ruchu i oczywiście z masażu tkanek i w ujęciu klinicznym. Tak to wygląda. Nie dostaniecie jakby certyfikatu z Summer Campa, bo to by mogło być średnio. Tak, patrzy pracodawca, Summer Camp? Co to kurna jest? Więc tego nie będzie. No właśnie to było drugie pytanie, jakie certyfikaty są rozdawane, więc odpowiedziałem już. Pracodawca ci powie, byłeś na Summer Campie? Nie, to wow! Tak. Czekaj, czy to chodzi o ten summer Camp, co robi... O Chryste. Wiesz co, nie chcesz być menadżerem u mnie w pracy? Tak. To jest dobre, ja to potrzebuję. W ogóle jesteśmy w hotelu pod Płockiem, serdecznie nie polecamy go. Najlepsza rzecz, jaka nas spotka w tym hotelu, to jest kawa, którą zrobił Grzesiek. Czy były jakieś pytania na Facebooku? Były na Instagramie. Czeka chwilę, a na grupie projektów masażu? W ogóle! To grupę trzeba byłoby rozruszać. Słuchaj, jest coś takiego jak grupa praktyków masażu. Projekt masaż, grupa praktyków masażu. Aczkolwiek powinniśmy zmienić nazwę na grupa praktyków fizjoterapii i masażu. Mhm. Tak zrobimy. Zapraszamy was na tej grupie, chcemy w ogóle troszeczkę dyskutować więcej. Bo posłucha ostatnio, tam się dzieje. A to jest naprawdę duża grupa i ja myślę, że ona ma potencjał. Jakbym cyk. Nawet ja też parę lajków tam pod posiadło. Dobra, to nieważne, no nie ma to nie ma. Cześć. Pytanie od Tomasza. Jak żyć? Szybko, miło i intensywnie. Jak najlepiej. Ale to powiedziałeś, Patryk. Powiem ci, że ja jestem dumny. Okej. Okay. Czy można stracić prawo wykonywania zawodu? Można. I nawet ustawa przewiduje, w jakich sytuacjach. Nie wiem, czy na razie ktoś stracił. Nie, bo jeszcze dużo nie. Nawet nie ma go. I jeszcze tak. Co sądzicie o Radku Składowskim? Czy nie uważacie, że fizjoterapia poszła ostatnio w bardziej stronę hipotez, na przykład pole morfogenetyczne? Ogólnie, czy dużo jest hipotez, ogólnie nie tylko mówię tutaj jest o Radku, na przykład, no nie wiem, można naprawdę, myślicie czasami, że robicie renomowane szkolenia, a tak naprawdę wszystko jest oparte na hipotezach. Tak. Międzynarodowe, więc to nie czepiałem się takich rzeczy. Natomiast na przykład to są czyli tak Radek Chłodowski, robią rzeczy, które są fizjo i jest albo okay. I nawet nie wiadomo, czy ale są fizjo, bo też trudno powiedzieć, co to jest fizjo, a co to nie jest fizjo. Ale powiedzmy, obecnie, że robią rzeczy, które nazwijmy to, że są takie, no mocno stąpujące po ziemi, ale też takie powiedzmy też mniej. No Radek jest między innymi bioenergoterapeutą, jest lekarzem, jest terapeutą manualnym, jest bioenergoterapeutą, więc część rzeczy może się go nauczyć takich stricte medycznych, a część mniej medycznych. Jest okej. Okay. Jak komuś się pasuje, po prostu nie robi tyle. Moje pytanie egzystencjonalne brzmi, kiedy będą kursy w Białymstoku? Nie planujemy ostatnio. Już mieliśmy taki, od 2 lat chcielibyśmy jechać do Białegostoku, ale specjalnie nie jest kiedy. Ale mamy nie po drodze. Ciągle. Ogólnie plan jest taki, że my raczej chcemy więcej siedzieć w miasto, gdzie my robimy szkolenie. Przede wszystkim więcej chcemy siedzieć w Warszawie. Wynaliśmy salkę na stałe w Warszawie i tam po prostu tych szkoleń będzie więcej. Więc ogólnie jak zobaczycie, że jeździmy coraz mniej, to taki też plan mieliśmy, żeby jeździć coraz mniej i żeby coraz więcej siedzieć na tyłku w Warszawie. Jeszcze tak. Ale czy coś chcesz zapytać? Nie, w sumie nie. Aha. I jakie polecacie książki, pomijając anatomię, podstaw fizjoterapeuty, między innymi diagnostyka? Nie wiem do końca, czy zrozumiałem. Jeśli w ogóle chodzi o diagnostykę, no to oczywiście polecamy tą przepastną, grubą książkę Diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów Goodman and Snyder. I w sumie umówmy się, że mogę polecać tylko tą książkę, bo jeśli uda ci się ją do końca przeczytać, to później już nie będziesz mieć wątpliwości, gdzie szukać dalej. Więc zatrzymajmy się na tej jednej. A jakie inne w ogóle książki, pomijając anatomię i podstawy, polecamy? Nie wiem, no jest u nas wpis tak naprawdę, który będzie jakby musiał być aktualizowany. Natomiast w tym wpisie też będzie, znowu będziemy smutni i nudni, bo się okaże, że tam jest więcej anatomii niż i fizjologii i w ogóle biomechaniki niż technik. No bo ogólnie wszystkich książek są te same techniki, to że jest uchwyć tak, tkankę pociągnij o tam albo srama. Szczerze mówiąc, ta technika ma znacznie mniejsze znaczenie niż miejsce i czas, w którym ją wykonujesz, bo jeśli dobrze rozumiesz, w jaki sposób funkcjonuje ludzkie ciało, to wtedy ten dobór techniki jest w sumie bardzo prosty. No, więc raczej tam do książki typu, na przykład tutaj mamy, bo jesteśmy w ogóle w miejscu, piszemy skrypt, więc w ogóle wszystko, w ogóle teraz byśmy dostać bardzo dużo pieniędzy od MedFarmu.
bo po prostu książki wszędzie pokazujemy, no bo mają dobre spoko książki. Prometeusze i tam anatomię funkcjonalną dla fizjoterapeutów, no może być, jest spoko. I taśmy anatomiczne to nie jest Metfarmu, no nie? No, taśmy anatomiczne, anatomię Omura, właśnie te książki nie znacie, a to jest spoko. Dwa tomy, polecamy. Polecamy też Metfarm oczywiście, jak żeby inaczej. No. No dobre rzeczy robią. Kasia nam napisała, czyli moja miłość do fizjologii jest zasadna i dobra, bo się ze mnie śmieją. Dziękuję, dobranoc. To ty się będziesz z nich śmiał, się będziesz tak, z nich śmiać. O. Więc tak pokazywałem, a wasze techniki. Tak. Dzisiaj się śmieją z twojej fizjologii, a jutro ty się będziesz śmiać. Fajnie byłoby, jakbyś jeszcze tą fizjologię, mam nadzieję, że tak, bo nie byś umiała wykorzystać w praktyce, no bo to tak naprawdę... Jakby myślę, że fizjoterapia cię w fajnym kierunku teraz, więc na pewno ta fizjologia ci się bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno przyda. O, bardzo fajne pytanie. Jestem na drugim roku fizjoterapii. Ostatnio na zajęciach prowadząca zapytała mnie, czy już wiem, z kim chciałabym pracować, w jakiej konkretnej dziedzinie się specjalizować. Na moją odpowiedź się nie doczekała, poza krótkim nie wiem. Pytanie do was, jak wy znaleźliście swoją drogę i czy mamy ci jakieś rady dla studentów? Ja też, nie będąc na studiach, nie wiedziałem, w czym się będę chciał specjalizować, w sumie dalej nie wiem i w sumie nie wiem, w sumie, czy będę wiedział kiedykolwiek. Pewnie nie będę wiedział, po prostu nie specjalizuję się w nikim, specjalizuję się w ludziach i później teoretycznie będzie tak, że prawdopodobnie jak przyjdzie się pacjent z problemami kręgosłupa, bólem głowy, albo problemie trzymania moczu, czy bolesnymi okresami, czy jakimś innym, to poradzisz sobie ogólnie, bo nie można sobie wybiórczo wybierać, że będę pracował z tym, ani z tym. Tylko po prostu będziesz tych ludzi naprawiać i tak to będzie wyglądało. Więc myślę, że nie ma specjalnie co się specjalizować. Warto wiedzieć o tym, czy chcesz pracować z dziećmi, czy dorosłymi. Warto wiedzieć, czy chcesz siedzieć po prostu w szpitalu z pacjentami ostrymi, na przykład neurologicznymi, czy niekoniecznie. I ewentualnie, co jeszcze warto wiedzieć? Warto wiedzieć mniej więcej, w jaki sposób chciałabyś z tymi ludźmi pracować. Czy bardziej chciałabyś siedzieć przy stole do terapii i tam pracować manualnie, czyli wykorzystać swoje rączki, czy interesuje cię bardziej praca na salce treningowej, i mniej więcej tak to wygląda, więc... Ale nie śpiesz się specjalnie z tym, ogólnie. Dokładnie tak. To nie są zawody, kto szybciej sobie co wybierze, to raz, więc może ci się to w ciągu nawet kilku lat zmienić wielokrotnie, jakby twoje zainteresowania i jakby twoja wizja na przyszłość. I ja w sumie robiłem dokładnie tak samo. Na początku bardzo, bardzo, bardzo mocno mi się podobała neurologia i faktycznie się tym zajmowałem przez jakiś czas. Później troszeczkę gdzieś tam wkręciłem się w tematy takie bardziej ortopedyczne, sportowe. Później bardzo mocno zainteresowałem się psychosomatyką. Zainteresowałem się troszeczkę więcej narządami wewnętrznymi i taką pracą trzewną, korelacjami między naszym jakby ogólnym stanem zdrowia narządów wewnętrznych a resztą ciała. No i tak jakby po prostu bawiąc się tym, eksplorując sobie dalej po prostu nasze ciało, to jak ono pracuje, jak w różnych, jak nasze różne sfery życia wpływają na nasze samopoczucie, no to po prostu zacząłem się gdzieś tam rozwijać w różnych dziedzinach i teraz doszedłem w sumie do tego samego wniosku po jakimś czasie, że za bardzo się w niczym nie specjalizuję, po prostu specjalizuję się w ludziach i tyle. Także po prostu baw się tym i nie miej na to żadnego ciśnienia, żeby już teraz koniecznie sobie wybierać, czym chcesz się zajmować. Bądź dla ludzi. Tak jest, jak to Grzesiek ładnie powiedział, bądź dla ludzi. To też nie jest tak, że ktoś mówi, o, potrzebujesz całego życia, żeby się wyspecjalizować, żeby pracować z kimś. A myślę, że nieprawda. Kwestia tam 2 lat i można ogarnąć to bardzo fajnie i można potem sobie zainteresować się inną tematyką i tak naprawdę sobie zgłębić to przez całe życie w ten sposób, że to nie jest tak, że jak zaczniesz pracować ze sportowcami, to po prostu do emerytury będziesz tych sportowców wałkować. Pewnie, że nie. Tak, poza tym w ogóle jeśli wiesz, chodzi o naukę, to jakichś takich solidnych podstaw w jakiejś nawet jednej dziedzinie, takie, które pozwalają ci na w miarę skuteczną pracę z jakąś konkretną grupą pacjentów, no to nie wymaga nie wiadomo jak wielu lat przygotowań i praktyki. Powiedzmy, że pierwsze 2 lata ci dają bardzo dużo informacji, a później jest tak, że nim dalej idziesz ten temat, no to już powiedzmy kolejne lata sprawiają, że twoja skuteczność się poprawia, ale nie to, że tak nagle o nie wiadomo ile tam 100%, tylko jakby dokładasz sobie malutkie cegiełki, więc może czasami dobrym pomysłem jest zainteresowanie się zupełnie inną dziedziną, bo przyjdzie ci nauka i no po prostu znacznie, znacznie szybciej poprawi to jakby
też tą efektywność na innych stopniach. Także też można w ten sposób do tego podejść. Czy coś jeszcze jest? Nie ma nic. Słuchajcie, czyli tak, zadajcie pytania w komentarzu pod tym filmem i widzimy się w następnym roku, czyli 2019. Pewnie w styczniu znowu dla Was podpowiadamy na pytania, bo jest to całkiem fajna, myślę, tutaj opcja komunikowania się, dbanie o nasze community? Może tak. Naszą społeczność YouTube'ową. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. My się z Wami żegnamy i też Grzegorz się żegna. Cześć, na razie. Pa, Krzysiu!